Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk, witam Państwa i zapraszam na wtorkowe wydanie Obserwatora. Oto co dla Państwa między innymi dzisiaj przygotowaliśmy. Ireneusz Kaskiewicz i Jerzy Karnicki otrzymali medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis o wyróżnienie słupskich aktorów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wnioskował Związek Artystów Polskich oraz Teatr Rondo. Nowy radiowóz z nowym oznakowaniem trafił do słupskich policjantów. Auto dzięki nowym barwom będzie bardziej widoczne na drodze. Znajdzie się na wyposażeniu pierwszego komisariatu. Czy ulica Wojska Polskiego będzie bardziej zielona? O nowej koncepcji zagospodarowania alei zdecydują podczas konsultacji mieszkańcy Słupska. Ireneusz Kaskiewicz i Jerzy Karnicki zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznanymi przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ireneusz Kaskiewicz, który w ubiegłym roku świętował 60-lecie pracy artystycznej, otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Oto wyróżnienie dla aktora wystąpił Związek Artystów Scen Polskich. Jak mówił podczas uroczystości Ireneusz Kaskiewicz, to ogromna satysfakcja, że jego praca również dla Słupska została doceniona. Początkowo Ireneusz Kaskiewicz miał odebrać medal w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale ostatecznie uroczystość odbyła się w Teatrze Rondo. Aktor, który na scenie ostatni raz pojawił się 3,5 roku temu w Panu Tadeuszu, w Słupskim Nowym Teatrze od początku jego istnienia zagrał kilkadziesiąt ról. Podczas spektakli wyjazdowych prowadził również z młodzieżą lekcje teatralne. Natomiast Jerzy Karnicki, który w ubiegłym roku faktycznie odszedł na emeryturę po 50 latach na scenie, otrzymał medal brązowy. Przez kilkanaście lat związany był z Nowym Teatrem, ale również z Teatrem Rondo, który współtworzył pół wieku temu. I właśnie Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej Teatr Rondo zawnioskowało do ministerstwa o przyznanie medalu Jerzemu Karnickiemu. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego medale zasłużonym aktorom wręczył wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk. Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Samochód marki Kia Ceed trafił do słupskiej policji. Kupno nowego radiowozu w połowie sfinansowało miasto Słupsk. Auto znajdzie się na wyposażeniu komisariatu pierwszego w Słupsku. O współfinansowaniu radiowozu dla słupskiej policji radni zdecydowali w ubiegłym roku i jeszcze w ubiegłym roku pojazd miał trafić do słupskich funkcjonariuszy. Problemy z dostępnością aut sprawiły, że przekazano go dopiero teraz. To drugi radiowóz w policyjnym garnizonie Słupsk, a pierwszy w mieście w nowych kolorach. Oznakowania na tym pojeździe różnią się od tych, jakie mają starsze radiowozy. Przede wszystkim nowe policyjne auta są lepiej widoczne na drodze. Miasto Słupsk na zakup pojazdu przekazało policji 60 tysięcy złotych. Drugie tyle Komenda Główna otrzymała na ten cel z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kluczyki szefowi słupskiej policji przekazała prezydent miasta. Z radością przekazuję władzę nad tym samochodem, czyli kluczyk do samochodu na radiowóz 112, oznakowany bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie, znaka widoczny. Jest to dar mieszkańców miasta Słupska, który w 50% pokrywa koszt tego radiowozu. Niechaj on rzeczywiście służy naszemu wspólnemu bezpieczeństwu. Łącznie z nowym pojazdem słupska policja ma w sumie 34 radiowozy oznakowane i około 10 nieoznakowanych. Część aut jest już jednak mocno wyeksploatowana, bo służy nawet 10 lat. No niestety jest taka potrzeba, że musimy maksymalnie eksploatować pojazdy. Jeżeli ten tabor byśmy mieli w miarę szybko wymieniany, no to oczywiście ten staż byłby krótszy, tak? Czyli do maksymalnego praktycznie przebiegu około 300 tysięcy kilometrów. Ostatni raz słupski samorząd współfinansował radiowóz dla policji kilka lat temu, ale niedawno władze miasta przekazały funkcjonariuszom dwa stanowiska do samokontroli stanu trzeźwości, alkometr, zestaw alkogogli oraz miasteczko ruchu drogowego dla przedszkolaków i uczniów. Rozpoczynają się konsultacje społeczne nowej koncepcji zagospodarowania ulicy Wojska Polskiego. Zgodnie z nią jedna z największych słupskich ulic ma być dużo bardziej zielona. Projekt zagospodarowania ulicy Wojska Polskiego opracowany został przez projektantów ZA Studio, znanego w Słupsku m.in. z nagradzanego w kraju projektu zagospodarowania klinów zieleni.
Pomysł na zazielenienie ulicy zgłosili mieszkańcy Słupska w ramach programu Nasza Wspólna Przestrzeń, a koncepcja została wybrana również przez mieszkańców miasta podczas plebiscytu, który odbył się na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku. W ramach tej inwestycji usunięta zostanie część nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych biegnących przy pasie ulicy w kwartałach pomiędzy drzewami. W tym miejscu pojawi się ozdobna roślinność, w tym niskie krzewy, byliny i trawy ozdobne oraz rośliny cebulowe. Oprócz zwiększenia ilości zieleni, w koncepcji zagospodarowania ulicy Wojska Polskiego przewidziano także montaż stalowych, podświetlanych łuków, których ażurowa konstrukcja podkreśli widoczność osi widokowych ulic Wojska Polskiego i Wileńskiej. Przy łukach zamontowane zostaną nowoczesne siedziska, a wzdłuż całej ulicy Wojska Polskiego wymienione zostaną elementy małej architektury, czyli ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. O pieniądze na modernizację deptaku przy ulicy Wojska Polskiego miasto będzie się starać z programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej, czyli z pieniędzy za rządowe rekompensaty za budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Konsultacje społeczne w sprawie tej inwestycji potrwają do 17 kwietnia. Swoje uwagi i pomysły do projektu można składać elektronicznie na stronach zimslupsk.pl oraz slupsk.konsultacjejst.pl. 30 marca i 13 kwietnia w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej odbędą się dyżury konsultacyjne, natomiast spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektu planowane jest na 6 dzień kwietnia na godzinę 16 w sali 211 Urzędu Miejskiego. Nawet 12 cm śniegu spadło w Słupsku i regionie w nocy z poniedziałku na wtorek. Nie wszyscy zdążyli na czas do szkoły lub pracy, bo kierowcy jeździli bezpiecznie, czyli wolno i uważnie. Śnieg zaczął padać w poniedziałek późnym wieczorem i padał przez dużą część nocy. Także w poniedziałek wieczorem na ulice miasta wyruszyły ekipy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. O stan jezdni w Słupsku zadbało 5 solarek i 3 ciągniki z pługami. Z kolei chodniki w ścisłym centrum miasta, bo za ten rejon odpowiada PGK, odśnieżały 4 brygady ręczne. W sumie w wiosenną akcję Zima zaangażowanych było ponad 20 pracowników miejskiej spółki. Rano główne drogi w mieście były przejezdne, na wielu chodnikach piesi musieli jednak bardzo uważać. Uważali na pewno kierowcy, którzy gdy już odśnieżyli samochody, jeździli bardzo wolno i ostrożnie. Tym bardziej, że część z nich wymieniła już opony na letnie. Policja nie odnotowała żadnych wypadków ani kolizji spowodowanych złą sytuacją na drodze. To był najprawdopodobniej ostatni atak zimy w tym sezonie. W kolejnych dniach temperatura wzrośnie nawet do 12 stopni Celsjusza. Więc po wtorkowych opadach śniegu niebawem nie będzie śladu i choć będzie pochmurno, to padać będzie już tylko deszcz. Pierwsze międzyszkolne potyczki językowe odbyły się w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku. W konkursie wzięło udział 48 uczniów ze szkół podstawowych ze Słupska i regionu. Turniej dotyczył 3 różnych, niezależnych dziedzin wiedzy. Uczniowie walczyli o tytuł mistrza ortografii, sprawdzając swoje umiejętności ortograficzne w dyktandzie o dużym stopniu trudności. Wykazali się znajomością języka angielskiego w konkursie wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii i USA, a także wzięli udział w konkursie językowo-plastycznym z języka niemieckiego. Tytuł mistrza ortografii przypadł Flavio Postiglione z Siemianic, drugie miejsce zdobył Tomasz Szynszecki z Jeziorzyc, a na miejscu trzecim uplasowała się Anna Skowrońska ze szkoły podstawowej STO w Słupsku. Wręczono również nagrody laureatom konkursu literacko-fotograficznego związanego z twórczością Wisławy Szymborskiej. Najwyżej została oceniona fotografia Igora Rogali z Ustki. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Grzeszewska ze szkoły podstawowej nr 3 w Słupsku, a trzecie miejsce przypadło Pawłowi Zaruckiemu, również ze Słupskiej Trójki. Zespół Szkół STO w Słupsku zorganizował turniej po raz pierwszy, ale już wiadomo, że będzie kolejna jego edycja. Niewykluczone, że jego formuła jeszcze się rozszerzy. Wszystkim laureatom potyczek językowych gratulujemy. Dzisiaj to już była ostatnia informacja. Spotkamy się jutro o stałej porze. Zapraszam Państwa w imieniu Mateusza Skulskiego. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.